Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, dzisiaj nagrody za Food Champions. Oczywiście czerwone tocy z Premier League tym razem. Są to chyba najbardziej wyczekiwane tocy, nie oszukujmy się, może poza tymi Ultimate, które będą za 4, za 5 tygodni. I na samym początku, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie i piszcie, co wam udało się trafić w waszych nagrodach za Food Champions. Oczywiście w tych czerwonych tocach i również w paczkach wymiennych, czy to niewymiennych z Division Rivals, jak otwieraliście. Dzisiaj przed tymi paczkami jeszcze, albo nie, wiecie co, może zaczniemy po prostu player pickami, tylko pokażę wam to, co będziemy otwierali po nich. Kilkanaście paczek jeszcze z upgrade'ów tych Premier League, jak widziałem, to chyba, nie wiem, około 20 chyba tych paczek razem z Premium i tych 80+, ale te po czerwonych tocach. I tutaj po godzinie 19, jak skończymy już omawiać content codzienny, otworzymy na sam koniec paczkę piłkarzy Prime z Premier League za 27 poziom sezonu. Grają chyba, nie wiem, 6 czy 7 meczów musiałem rozegrać dzisiaj w nocy, żeby tą paczkę zdobyć, więc mam nadzieję, że się opłaci. Dobra, przechodzimy od razu do odebrania paczek za Food Champions. Oczywiście, tak jak myślę, każdy najbardziej chce trafić Salaha, Rashforda, Sona czy Bruno Fernandesa, ale też, no nie oszukujmy się, mam Golda 3 w tym tygodniu, więc nie sądzę, żeby było to coś tego typu, ale jakby siadł jakiś, nie wiem, chociażby Mason Mount naprawdę, czy Gundogan, to byłbym naprawdę zadowolony. Także bez przedłużania lecimy z pierwszym player pickiem. Zaczniemy sobie może od prawej strony. Otwieramy. Zobaczymy, co uda się trafić. Carrillo, Fofana i Luke Shaw. Dwa tocy z Premier League, więc przypominam, że też ja nie mam tutaj gwarancji jakby toca Premier League w player picku. Dobra, bierzemy Fofanę, bo Luke Shaw'a mam. Carrillo raczej grać nie będę, a Fofana naprawdę wygląda bardzo fajnie. Jest on chyba, nie wiem, około 250-300 tysięcy kosztuje, więc naprawdę dość sporo. Nie wygląda on najgorzej. Zobaczymy, może rozegra mi parę meczów. I drugi player pick. Czy będzie coś lepszego? Jest Romarinho. Jest również Sołczek, ale chyba nie będę brał Sołczka. Chyba wezmę tego kartę Romarinho, która wygląda po prostu fantastycznie. Wysoka średnia pracowitość 4x4 i mówiłem o niej wcześniej przy omawianiu tosów z właśnie Ligi Arabskiej, tylko że problem jest z nim taki, że nie ma go jakkolwiek połączyć tylko z ikonami i nie wiem, czy wziąć jego i go po prostu wrzucać od pierwszej minuty jako zmiennika, czy wziąć Sołczka i grać z nim po prostu od pierwszej minuty, chociaż nie, dobra, bierzemy Romarinho, jest to naprawdę fantastyczna karta, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze, jest ok. Mogło być gorzej, mogliśmy nie mieć toca z Premier League, mogły być same toce z Ligi Arabskiej, 85 overalla. Jest ok. Mogło być lepiej, wiadomo, ale źle na pewno nie jest. Słuchajcie, wrzucę ich może do składu, pokażę wam mniej więcej, jak to teraz wygląda, bo też pisaliście w komentarzach, że chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądał mój skład mniej więcej teraz, także wam to teraz pokażę. I dobra, wrzucimy sobie tą kartę jeszcze tutaj Romarinho i też do was mam prośbę, żebyście w komentarzach pisali, jak lepiej, żeby grać, bo tą kartę Romarinho wydaje mi się, że po prostu sobie wrzucę tutaj za Kevina De Bruyne i wrzucę go tutaj i wtedy będzie zgranie, jak sobie zmienię oczywiście pozycję i zaraz Rijkaarda będę wpuszczał sobie albo właśnie Mbabu, czy nie wiem, Tagliafico. I teraz pytanie do was, czy najlepiej grać z Zambrotą właśnie w tej obronie, czy Cancelo, czy właśnie Tagliafico i później Zambrotę sobie dać na przykład na SPD, czy tam na środkowego pomocnika. Piszcie waszym zdaniem, co będzie najlepsze. W sumie pasuje ten Romarinho, nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że będzie pasował, a jest git, jest dobrze. Także naprawdę wydaje mi się, że w końcu wygląda to bardzo fajnie. Tylko ta jedna pozycja, żeby tutaj nie zmieniać od razu po pierwszym, przed startem, gdy tak naprawdę zawodnikiem jest Rijkaard. Mam nadzieję, że coś fajnego jeszcze uda się trafić. Jeszcze jeden dzień jest do końca tosów Premier League. Oczywiście tych paczek jeszcze naprawdę jutro będę otwierał bardzo dużo z upgrade'ów. Także przejdźmy teraz jeszcze do paczek za Food Champions tych wymiennych. Pierwszą wam pokażę, a resztę już tylko te, w których będą walkouty. Mam nadzieję, że będzie ich dość sporo. Zaczniemy może od paczki tej za 50 tysięcy. Czy będzie coś dobrego? Oby tak, oby chociaż walkout jakiś był. To będzie dobrze. Niestety nie ma. Niestety również nie ma nawet ekranów. Dobra, teraz już tylko te najlepsze paczki, a później content o 19. Okej, słuchajcie, otworzyłem już wszystkie te paczki z rozbudowy, które miałem i z tych, które kart trafiłem, zrobiłem jeszcze jedną tutaj Premier League i tą sobie teraz otworzymy i chyba, nie wiem, tam z 5 tych 80+, zobaczymy, czy się poszczęści, jak na razie naprawdę było źle. Miałem chyba, nie wiem, ze 3 czy 4 razy ekrany i nic. Poza tym, tych paczek z rozbudowy Premium, Premier League otworzyłem już chyba około 40,
i nie miałem jeszcze nawet jednego walkoutu. Także wracamy do tych paczek 80+, trochę więcej jednak ich zrobiłem, chyba około 7 albo 8. Także pierwsza z nich, a właściwie dzisiaj już chyba 15. I jest walkout pierwszy, ale niestety nie ma Totsa. Francja, bramkarz i będzie to duplikat Hugo Llorisa, którym chyba nie bardzo mam to w tym momencie zrobić. No niestety, nie mam żadnego SBC, do którego mógłbym go aktualnie wrzucić, więc niestety musi iść Quicksell. Lecimy dalej z paczkami. I ostatnia paczka, 80+, chyba w dzisiejszym odcinku, na jutro jeszcze pewnie ze 20 przygotuję. Niestety, bez walkoutu, także lecimy do tych paczek jeszcze za Division Rivals i reszty za Foot Champions. Oby w nich coś poleciało, bo naprawdę najlepiej nie jest. Chyba otworzyłem już dzisiaj ponad 30 paczek i miałem tylko jeden walkout. Jest walkout w paczce za Division Rivals za 15 tysięcy. Nawet nic nie mówiłem wcześniej, bo nie spodziewałem się, że coś będzie. A tutaj drugi walkout dzisiaj i jest to Varan i jest to kolejna karta niewymienna, z którą również niestety nie mam co zrobić, więc leci na Quicksell. I ostatnia paczka za Division Rivals. Także to jest paczka chyba, nie wiem, numer 40 w dzisiejszym odcinku i tylko dwa walkouty bez trafionego Totsa. Może się zmieni teraz? Niestety nie, tylko ekrany. Dobra, także widzimy się za chwilkę w kontencie o 19. Zobaczymy, co nowego nam przygotował dzisiaj EA. I dobra, mamy godzinę 19, więc zobaczmy, co jest dziś nowego jako content, jakie na SBC, może kolejne SBC o zawodnika. Jest Fernando, ale to zawodnik miesiąca 87 i są dwa segmenty? 84 ocena za taką kartę w maju? Okej, lecimy dalej. I mamy tylko ważne mecze jako dzisiejszy content, chyba że jakieś SBC o ikonę czy coś w tym stylu. Te ważne mecze sobie zostawiam na tocy z Bundesligi prawdopodobnie. Paczka tam była za 45 tysięcy za ukończenie, za 15 z 6 złotymi i 6 rzadkimi kartami, więc całkiem okej paczki jak zawsze z ważnych meczów. Ja jeszcze na szybko zobaczę, czy mamy jakieś nowe SBC ikony, być może SBC ligowe z Premier League wróciło. Ikony nowej nie ma, a jeżeli chodzi o ligowe, jest Premier League. Wróciło Premier League z paczką oczywiście 125 tysięcy, ale tego SBC oczywiście teraz nie zrobię, bo wszystkich zawodników, których miałem z Premier League przez ostatni tydzień, wkładałem do rozbudowy, więc na to SBC będę musiał poczekać, myślę, około tygodnia, żeby je po raz kolejny uzupełnić. Także lecimy odebrać paczkę jeszcze tą z Premier League Prime. I też wam polecam zobaczyć sobie wszystkie oczywiście te zadania synowe, czy jeszcze nie brakuje wam mało punktów do jakiejś paczki, czy coś w tym stylu, bo szkoda, żeby oczywiście przepadła. Także paczka Premium Premier League na sam koniec ją sobie otworzymy, także jak możecie zostawić lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. I tak jak mówiłem wcześniej, piszcie, co udało wam się trafić w waszych czerwonych informach. I na sam koniec jeszcze po tej paczce pokażę wam kilka totsów, których udało mi się trafić robiąc SBC ligowe. Także tak będę myślę robił zawsze, gdy po prostu będę trafiał jakieś paczki poza odcinkami, jakieś karty poza odcinkami, żeby wam po prostu pokazać pod koniec odcinka. Także lecimy z tą paczką ostatnią, z 6 rzadkimi 12 złotymi zawodnikami z Premier League. Zobaczymy, czy coś w tej paczce będzie. Niestety nie. Chociaż też ekrany. No cóż, także ja was zostawiam tylko teraz z tymi trafiami, które miałem wczoraj podczas robienia SBC ligowych. A jeden traf naprawdę był bardzo, bardzo fajny. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta.